Znów jestem u Graczyka, ale widzę tutaj same takie wielkie jakieś ciężarówy, PRL-e, demoludy. Może coś fajnego byśmy dzisiaj obejrzeli, coś takiego solidnego i przyjemnego w jeździe. O, jest i Tomek. Cześć! Dzień dobry. Witajcie na kanale Samochody Graczyka i witaj Macieju. Ale co ci się nie podoba w moim żywym PRL-u? To są takie toporne auta, byśmy coś fajnego nakręcili dzisiaj, no. No ale historia jest toporna. Co byś chciał zobaczyć, jeżeli nie podobają ci się moje ciężarówki? Ja bym jakiegoś solidnego Mercedesa obejrzał. Mercedesa? To masz, się da zrobić. Masz jakiegoś? Mam, ja mam kilka Mercedesów w ogóle. To jest tak, że ja zbieram stare polskie ciężarówki, ale serducho bije dla Mercedesa. Ale dobra, powiedz, Mercedes osobowy, dostawczy, terenowy, ciężarowy. Jaki to ma być Mercedes? No do jazdy to najlepiej osobowy, słuchaj. Wiesz co, jest samochód, legenda, czyli W123. Najlepszy Mercedes w historii podobno. Samochód, który był wyprodukowany w milionach egzemplarzy, jest bardzo popularnym wozem i wielu zbieraczy, kolekcjonerów bądź zajawkowiczów zaczynało swoją przygodę ze starą motoryzacją właśnie od beczki. A tak jak ty na przykład, myślę, że jesteś tak stary, że pamiętasz beczkę w ogóle jak ona była nowa. Miałem okazję jeździć prawie nową beczką w latach swojej młodości. Biała beczka 200D. Wół straszny, ale wygoda niesamowita. Namówiłeś mnie, przekonałeś i dzisiejszy odcinek będzie o Mercedesie W123, ale nie będziemy jeździć 200D, a zabiorę cię na wycieczkę do mojego kolegi, który posiada niesamowitą kolekcję W123 i pojedziemy topową wersją 280. Ty, miał być Mercedes, a to jest ruski Mercedes. Ale śmieszne. Ha, ha. Na pewno widzowie docenią twoje poczucie humoru. W bardzo rzadkiej wersji, bo to jest 280 na wtrysku, czyli 2.8, sześciocylindrowy motor, 185 koni. Na papierze wszystko się zgadza, w rzeczywistości ten samochód nie dostarcza żadnych wrażeń z jazdy. Jest i karetka. No to montuj może ten prąd. Zobaczymy, czy pojedzie. Nie jest z Zaposki, więc może nie palić tak ładnie. No, ale powinien na widok Graczyka zapalić. Jak zawsze. Chciałem pana od sucharów Pali na widok Graczyka bardzo serdecznie pozdrowić i niech napisze do mnie maila. Pierwszy dostanie koszulkę Pali na widok Graczyka. Palimy? I cyk? Jest! I pali na widok Graczyka! Idziemy do Dominika, który zbiera beczki. No jego kolekcja teraz troszkę się bardziej zaczęła rozwijać o inne modele Mercedesa, ale możemy powiedzieć śmiało, że chłop odpiął wrotki, jeżeli chodzi o beczkę. Graczyk, a dlaczego beczka? Powiedz mi. Ty też masz beczkę. Dlaczego masz beczkę? No bo kocham beczki. No widzisz, no. Większość ludzi, którzy miała styczność z Mercedesami, jest zakochana w tych samochodach, a Mercedes beczka to jest chyba kwintesencja samochodu. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie klimaty. Raczej dostojny. O! On się buja. Jak parowiec. Beczka to jest przede wszystkim skojarzenie z taksówką. No tak. W latach 80. Miałeś duże Fiaty, 115 i jak już był bogaty, taki zamożny cierpiarz, to miał beczkę. No i jest wszystko zgodnie z win policji. Ale najpiękniejszym takim featurem w tym samochodzie są zderzaki z dużym kłem, czyli zderzaki od wersji coupé. I te zderzaki w sedanie występowały tylko i wyłącznie w modelu 280. Jedziemy? Tak. A nie, poczekaj, poczekaj. O. Poczekaj. Celownik ci się wykrzywił. O. I teraz jest dobrze. Uwielbiam ten samochód. Może ma kilka wad, ale naprawdę jazda jest bardzo przyjemna i taka relaksująca. Mam tempomat, mam podgrzewane fotele, elektryczne szyby, elektrycznie otwierany szyberdach. Hak! W jaki sposób stałeś się szczęśliwym posiadaczem tej beczki? Zaskoczę cię, kupiłem ją. Ona nie wyglądała tak dobrze jak dziś. W jakim ona była stanie, to możecie zobaczyć na filmie u Michała, u Motobiedy, gdzie jest porównanie dwóch beczek, 200 diesla i 280. To jest właśnie ta beczka.
No, tych samochodów jest bardzo dużo, więc możemy kupić beczkę, która jeździ i w miarę się trzyma. Chociaż ona jest dziurawa i do remontu już za 5000 zł, tak? Możemy taką beczkę mieć. To za 5000 zł też możemy kupić byle jakiego dużego Fiata. Więc dokładnie. Mamy tutaj porównanie, samochód zachodni i samochód polskiej produkcji w tej samej cenie. No, czym się lepiej jeździ? Wiadomo. No powiedzieć, no, stara motoryzacja nie jest po to, żeby nią się dobrze jeździło, tylko żeby nam sprawiała frajdę. I czy to jest tarpan, czy to jest Mercedes, czy Rolls-Royce, to już jest chyba drugorzędne. Ważne, żeby była radocha. I dotarliśmy. Macieja już nie ma w aucie, bo jest przy uchwycie. Jesteśmy... Witam, panie gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszasz? Oczywiście. Śmiało. To chodźcie zobaczyć psy. Jadąc do ciebie opowiadałem Maciejowi, że jesteś niezrównoważony psychicznie i całe swoje życie poświęciłeś zbieractwu? Graciarstwu beczkowemu. Tak, zdecydowanie tak. Powiedz, ile lat marnujesz swoje życie na zbieractwo? Jest, na zbieractwo? Jest. Jakby to było policzyć tak z 6 około? Pokaż Maciej, tak. Zaczęło się od wymarzonego samochodu, żeby samemu pojechać samochodem, który złożę do ślubu, żeby mnie zawiózł. No i udało tak, się? Udało się. Od dwóch beczek na części, nawet nie wiem szczerze mówiąc ile tego stoi. Wszystkiego tutaj nie ma jeszcze. Musiałeś trafić wspaniałą małżonkę, która pozwala ci na takie głupoty i wariactwa. Ona też uczestniczy w tym? Tak, były pewne perturbacje, ale jak zobaczyła, jak się tymi samochodami fajnie jeździ i można tego je użytkować na co dzień, przekonała się i teraz foteliki jeżdżą często, gęsto w tej białej beczce właśnie, najczęściej, jeżeli wozimy dzieci, tak? Także chłopaki, nie wszystko stracone. Trzeba znaleźć dobrą żonę. Sprawna jeżdżąca, ale wolna. Dlaczego wolna? 2-4 jednak z automatem z tamtych lat. Służy tylko do przemieszczania się, że tak powiem, bliskiego. Sprzedajesz? Wszystko jest zawsze możliwe. A ile chcesz? Jeszcze nie wiem. Beczka kombi, ale, to jest to, co? Ale ma coś, co mogę pokazać. Uważam, że coś wyjątkowego, bo w Polsce są chyba dwa jeszcze takie samochody, które mają coś takiego. Ona ma ogrzewanie tylnej przestrzeni bagażowej, które jest sprawne. Tu są kratki wylotowe. Jakby ktoś woził pieska w Skandynawii, i jest, proszę bardzo, oryginalna instalacja ogrzewania tylnej przestrzeni bagażowej. O kurczaki, no na to nie wpadłem. Ale ten samochód jest fajny, możemy go pokazać jak chcecie. A on pali? Tak, on, no dłużej pewnie trzeba by było tam gdzieś nim pomiotać. To jest samochód, który jest tak zwaną półserią, ale nie do końca. Bo miał tu przygodę z tej strony, co widać po naprawach norweskich, ale z tej strony różni go na przykład to, że nie ma osłony na zawias od maski. Ten samochód ma około, to jest taki protoplasta beczki, ma około 30-40 różnic z tego co pamiętam odnośnie zwykłych takich już samochodów później produkowanych. Czyli to jest w slangu beczkowym, to jest pierwszy okres produkcji. Tak, dokładnie jest... tak. 75 rok bodajże, z tego co pamiętam, produkcji. 75? Tak. A mówi się, że beczkę zaczęto no tak, ale tu jest, 76. Tak, ale tu jest dużo, dużo rzeczy właśnie takich pierwszych, tak? Piękna ta bizerka, jaki tak. Kolor. Pierwsza seryjna tapicerka, co jeszcze z takich rzeczy wyjątkowych, jeżeli chodzi o półserię, dywaniki, wszelkie, które były na podłodze, nie miały oprzyć dookoła, tej kedry tak zwanej. Tak. Nie miały kedry, różnił się licznik, wsuwki takie do przycisków były w różnych tych, takie bardziej kwadratowe, nie były obłe. Peta. Najbardziej w kupecie podoba mi się to, że to są bezramkowe drzwi i ta tylna szyba też się opuszcza. Jest taka wielka przestrzeń bez słupka. Tak. To jest zdecydowanie, bardzo ładne w tym zdecydowanie samochodzie. Fajna rzecz. W ogóle to jest przepiękna linia samochodu. Ja jestem fanem Mercedesów dostawczych. A ja tobie jednego zazdroszczę. Którego? No właśnie tego modelu, przy którym stoisz. Tej kaczki w karetce. To kaczki, jest, karetki, no tak. To ja... jest... Piękna. Jakbym jej sam nie miał, to bym sam sobie zazdrościł. Znaczy, z racji tego, że ją sam mam, to sam sobie zazdrościł. Piękne auta. O, coś jest. Myślę, coś że jest? Jak dwa obroty przekręci, to powinna odpalić. Ale pewności stuprocentowej nie ma. Diesel? Diesel.
Nie prądu, będzie palenia. Prądu brak. Dobra, co by nam? Ręka fachowca. Ręka fachowca, tak jest. I co, mówisz, że to jest tak wyśmienity motor, że takim małym czymś uruchomimy auto? Myślę, że bezproblemowo. Dobra. I proszę bardzo. O kurczę, teraz to się kontrolki zapaliły, teraz to grzeje. Długiego grzania? Nie, do 208 to już są szybkie świece, prawda? Patrz. Ale cichutko pracuje ten silnik, naprawdę. Pan ją miał 16 lat, miał jedną puszkę farby, gdzie jak widział rdzawkę, to robił wszystkie zaprawki z jednej puszki, a jest ich dużo zewnętrznie, ale podłogę ma dzwon, bo bardzo o nią dbał. Samochód był cały czas garażowany, u mnie się niestety nie doczekał miejsca w garażu. Wkładał na przykład takie rzeczy i tu mamy na przykład gazetkę, nie wiem z którego roku, można sobie zobaczyć, nawet jej nie wyciągałem. Z 2018 roku, proszę, Tomasz, Karolak, coś jeszcze jakiś, że tak powiem, pani, która ładnie się prezentuje na zdjęciu. Sprzedajesz jakieś części? Tak, coś tam, coś, raz na jakiś czas, że czyli tak powiem. Pod filmem mogę umieścić numer telefonu do ciebie, jakby ktoś chciał zakupić. Zapraszam. Zderzak do kupety bądź kupetę, to może do ciebie dzwonić. Śmiało, kombi również, sedana również. Oczywiście dzwońcie w jakichś normalnych godzinach. I nie w niedzielę. Znam cię nie od dziś i wiem, że to graciarstwo jest tylko powierzchowne. To graciarstwo służy w tym, żeby dążyć do doskonałości. Tak. Więc pokaż, co udało ci się przez te 6 lat zbudować już. To zapraszam do garażu. Pokaż to, z czego jesteś najbardziej dumny. Najbardziej dumny? Tak, owszem, jestem. Mam tu samochód, który składałem z kolegą. Samochód, który był, że tak powiem, przedstawiony na samym początku, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że zawiózł mnie do ślubu, odebrał jednego syna ze szpitala i odebrał drugiego syna ze szpitala. I że tu jest tapicerek. Tak, myślę, że na każdy miesiąc w roku mógłbym skompletować inne wnętrze do sedana przede wszystkim. Ale tu jest fajna rupieciarnia, co? Przeróżnego graciarstwa, że tak powiem, gratów, złomów. Ja jestem z osób, które największego shitu nie wyrzucają i na przykład często, gęsto gdzieś na przykład rzeczy, które wyrzucałem na samym początku swojej przygody, teraz już są warte naprawdę jakieś tam porządne pieniądze. I tutaj graciarstwa ciąg dalszy. Zdecydowanie tak. I teraz werble powinny być. Tak. To jest samochód, który kocham. Tu jest win, że tak powiem, zmasakrowany. Dwulitrowy diesel w sedanie. Jeżeli chodzi o win, jak go się rozkoduje, z hakiem i z gazem w dodatku samochód był w dowodzie. Gaz oczywiście w momencie, jak go odbudowywałem, wyleciał jako pierwszy. A mamy M102, 2.3, silniczek bardzo fajny, bardzo ekonomiczny, dający fajną frajdę z jazdy. Nie jest mułowaty, nie widział ten silnik gazu, mimo... Ale jest z gadżetem. Ale jest z gadżetem i ja sobie chwalę. Mi się ten samochód bardzo podoba. Przede wszystkim mi się podoba to, że on jest inny, że to jest samochód, który jest twój. Tak, stuprocentowo mój. Ja uwielbiam, jeżeli ludzie bawią się motoryzacją, a to przecież nic innego jak zabawka. Tylko trochę podrosłeś i już w piaskownicy. Zdecydowanie, tak. To jest taka zabawka jeden do jednego, jak z lat dzieciństwa były resoraki. No taki samochód przeze mnie, taki można powiedzieć, jak na moje standardy, bo ja jestem samoukiem, wyniuchany, tak? Tutaj, że tak powiem, ktoś, kto wyznaje właśnie tylko i wyłącznie winowy samochód, to jak spojrzy na niego i będzie miał faktycznie jakąś wiedzę, to powie, że ten samochód to totalny śmieć. I co z tego? Mnie cieszy, ja jeżdżę, mnie bawi, sporo ludzi się za nim ogląda, mojego syna bardzo cieszy, więc tyle, no. Działają opuszczane szyby? Bo powiedzieliśmy przy tamtej wersji, znaczy, że... tutaj mamy prąd, jeżeli chodzi o akumulator, a szyby są na korbkę, bo to jest bieda edition. No to jeszcze lepiej. Weź. Śmiało. Od historia. Dobra. O. I co, przednia szyba też jest na korbkę? Tak. Dokładnie tak. To fajnie, że nie jest elektryczne. Znaczy, jak było nowe, to jakby było elektryczne, super, ale... Jak ma 40 lat, to lepiej jak jest mechaniczne. Przede wszystkim się nie zepsuje. Tak, jak ci się zepsuje ładowanie, to nadal masz wentylację. Zdecydowanie. I powiem, że tak powiem, świeżości w środku. Kurczę, jedziemy na wycieczkę, chłopaki, przejedziemy się? Ja jak najbardziej. To chodźcie, wystawimy tam samochód, żeby można było nią odjechać.
Jaki masz wentylatorek? Tak. Wyciąg lakierniczy. Wyciąg lakierniczy z wiatraka od chłodnicy dla nosa, który służył do lakierowania tego samochodu. Kiedyś nie miałem tamtej przestrzeni i ten samochód był tutaj, w tym garażu był na boku, stawiany na takich belkach drewnianych, piaskowany, bo sami zrobiliśmy z kolegą, który miał duży... Chcesz mi powiedzieć, że ty wypiaskowałeś, wyspawałeś i polakierowałeś sam, bądź z kolegą, ten samochód tu w garażu? Przy większej zasłudze kolegi, który miał no, duży wkład, bo robiliśmy razem, w każdym bądź razie, tu w garażu. Mam zdjęcia, gdzie ten samochód stoi, tutaj od tej ściany była zaciągnięta folia. To ja poproszę te zdjęcia. Piaskowaliśmy ten samochód tutaj cały, jak w momencie, bo to zrobiony taki ala namiot był, żeby się nie kurzyło do domu, chociaż i tak się kurzyło, to mieliśmy na sobie takie okulary, gdzieś jeszcze te okulary mam, poczekaj, ale że mogę je pokazać, tak mi się wydaje, że gdzieś... To jest tu... niesamowita pasja, determinacja. Gdzieś te okulary, o, mieliśmy takie narciarskie okulary, bo tylko one wytrzymywały. W tych okularach, gdzie mamy tutaj po dwie pary, nawet jeszcze ten korunt tu gdzieś pewnie jest, piaskowaliśmy tutaj w tym namiocie samochód. Samochód był najpierw na jednym boku, oparty o takie belki drewniane, a później na drugim. Zobacz. Co tam ma? Zobacz, co jest za drzwiami. Miłość od maleńkości. Jakie tu jest wielkie okno? To kto prowadzi? Czyli zmieści do lodówka, też się zmieści. O kurczę. Ale masz obniżane zawieszenie. No bo drewno sam robiłem. Bo to było drewno takie spękane w tym klasycznym kolorze, takim ciemniejszym. I ogólnie na tym drewnie, to drewno było lakierowane przez 32 dni codziennie. Jedna warstwa lakieru. 32 dni. No ogólnie nakładałem codziennie, żeby wyschło sobie w garażu jedną warstwę lakieru. No żeby jak dotykam tych elementów, żeby gdzieś po jakimś czasie nie wytrzeć tego, tak? No nie jestem jakimś stolarzem i tak dalej, no ale robiłem po swojemu. Wszystko robiłem, znaczy wszystko. No większość rzeczy zrobiłem przy tym samochodzie sam, tak? Uwielbiam beczkę za łatwość manewrowania tym samochodem. To jak ona się prowadzi i promień skrętu. To jest coś niesamowitego. Tak. Nie wiem czy... Niektórymi samochodami człowiek zawraca na 5 razy, tym można, że tak powiem, go wyprzedzić. Zobaczcie, jak się na... koła wykładają. To jest... I łatwość tego manewrowania, nie? To jest super. Prowadzenie, manewrowanie, bajka. Jak masz wolne, to spróbuj go pociągnąć. Tak? Jak chcesz. No, śmiało. A to tak z jajem jedzie? Jedzie z jajem. Jedzie. Znaczy, nie wiem jak współczesne samochody, ale... Ej, jedzie! A myślisz, że mógłbym bączka sobie tutaj, takiego małego, delikatnego? Myślę, że żebyś polubił manualne skrzynie biegów, to nawet chyba musisz. Kurde, wróci się. No dobra. Widziałeś, jak się pan cieszył? Co, zgarniamy Macieja i jedziemy zobaczyć, co? Eską się może przejedziemy. Zapraszam. Pokazać moją twarz. Fajnie, fajnie. Zadowolony? Ale się jaram, naprawdę. Najbardziej podoba mi się w tym samochodzie to, że on doskonale jeździ i ty zrobiłeś w nim wszystko sam. To jest... Z kolegą, nie ujmując no dobra, tu nikomu. No wiesz, na pewno kilka osób się... przewinęło, ale że cię z domu nie wyrzucili, że udało ci się nim pojechać do ślubu i że nadal go masz i pasja się rozwija. Nadal go będę miał. No, myślę, że to jest właśnie taka rzecz, która powoduje to, że ten samochód jest taki najbardziej wymarzonym samochodem, jaki chciałbym w życiu mieć. Chociaż nie ma nic zgodnego z winem, wartość jego też nie jest jakaś przeogromna, ale no, to, myślę, że właśnie... Myślę, że ma zgodne z winem wszystko z tym, co jest w twojej głowie. Tak. Jest twoim wymarzonym samochodem. No to co, teraz 126 w longu? Nie. Miało być, że pojedziemy S-klasą, ale tak, jechaliśmy 280 w sedanie, jechaliśmy 2-3 benzyna w kupecie, pojedźmy 2-4 diesel w automacie, w kombiaku. I tym oto sposobem odwiedzimy, zamkniemy, tak. Pojeździmy sobie dzisiejszy odcinek trzema głównymi beczkami. Tak? No bo wersjami jeszcze, nadwoziowymi. Są tak. Jeszcze długie, karawany i tak dalej, ale to nie o tym jest ten odcinek. Od razu przestrzegam, w tym samochodzie dużo rzeczy się trzęsie, ale jest sprawny, można nim śmiało jeździć. Grzejemy. I to jest samochód, który nie puści nawet dymka.
Mega mi się podoba. Gotów na demona prędkości? Ależ piękne auto. Dawno nią nie jeździłem, tak szczerze mówiąc. Przestawiam ją tylko po placu. Świetny wóz. No nie jest może szybki, ale za to świetnie jeździ. Nie wiem, że tak powiem, gdzie to widzisz. Ja nie widzę w tym samochodzie tego. Ona bardzo dostojnie jedzie, płynie. Zobacz, jest śpiący policjant. Strup. Niwo działa? Działa. O, no działa. Tak, mamy 100%. Niwo, to w ogóle jest super. Odnośnie sprawnego niwo, miałem kiedyś historię, że kupowałem beczkę w kombi dla silnika, która była po dachowaniu, bo spadła z przyczepki. I włożyłem do bagażnika, włożyłem 3-litrowy silnik wraz ze skrzynią i 2-4 ze 115 ze skrzynią i samochód leżał na ziemi. To na 200 i to niwo podniosło, ten samochód do góry. I jeszcze wjechał na lawetę sam, o własnych siłach, samochód po dachowaniu. Rewelacja. Można jeździć wolno, tym się nie trzeba spieszyć. No ale fajnie jest szybko zjechać ze skrzyżowania. Możemy sobie porównać sedana z kombiakiem. Najszybszy i najwolniejszy. Tak, najszybszy i najwolniejszy. Ale skręt jest, no mistrzostwo świata. I proszę Państwa, kombiak nas dowiózł do końca dzisiejszego odcinka. Zadowolony? Odcinek super, ja myślę, że super. Pokazaliśmy Wam Mercedesa, który jest klasą sam w sobie. I cóż, dziś to wszystko. Możemy to powiedzieć razem? Tak, już bardzo. Nara! Nara! Dziękuję.